No hej, hej, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Noyen, a to jest kolejny odcinek z Kampanii Parysem. No i jak możecie zauważyć, niefortunnie mi się chyba znowu save nie zapisał, bo jak dobrze pamiętacie, no to tę bitwę wygrałem i nią, zdaje się, zakończyłem poprzedni odcinek. No ale tutaj proszę, niestety coś poszło nie tak, możliwe, że nie wiem, nie zapisałem, chociaż zdaje się, że wydawało mi się, że zapisałem. No w każdym razie, no cóż, no zagram sobie raz jeszcze, ale tym razem z głośnym komentarzem, nie jak poprzednio, więc ja już nie przedłużam i bitwę rozpoczynam. Sorki, że ją, wiecie, toczę po raz drugi, bo mogłem to co prawda zrobić poza kamerami, ale wiecie co, dopiero odpaliłem streama idealnie mając te 30 maksymalnie minut czasu i po prostu nie miałbym teraz, znaczy streama, boże, co ja mówię, odpaliłem teraz nagrywanie, faktycznie mając 30 minut czasu wolnego, także no nie miałbym niestety chwili, żeby tę bitwę sobie zagrać prywatnie, ale już następnym razem, jeśli będą podobne akcje, no to wiadomo, takich bitew grać nie będę, także dajcie mi znać, czy chcecie, żebym w ogóle grał większość bitew, czy też żebym toczył je na automacie, nie wiem, mi tam w sumie rybka. No i kurczę, propos tego pubga niedzielnego, no bo mam ostatni zaległy, słuchajcie, nie wiem, na kiedy się dokładnie wyrobię, ale wiem na pewno, że ten niedzielny będzie i ponadto będzie ten drugi zaległy, więc ewentualnie w niedzielę będą dwa odcinki pubga lub też zrobię jeden dłuższy, no nie wiem, zobaczymy z czasem, jak to wyjdzie. No także co, no bitwa jest taka sama, jak była wcześniej, no i pozostaje się rozstawić praktycznie identycznie, bo uprzednia taktyka była, no, perfekcyjna, była bezbłędna. No w ogóle tutaj się mogło stawić na tym wzgórzu, wow, ciekawe miejsce dla łuczników albo dla oszczepników. No więc ja szybko rozpoczynam. No i też się lekko śpieszę, bo streama dzisiaj mam. Mam dzisiaj streama o godzinie 18, czyli z mojego punktu widzenia za 45 minut. Oczywiście dla was to jest wczoraj, nie? A myślę, że kolejny stream, tak zapowiadając, powinien być jutro, czyli w piąteczek. Mówię już oczywiście z waszego punktu widzenia. No i co, podsuwamy się. Już zrobię to na szybkość. Postaram się, żeby po prostu nie tracić czasu. Nie będę już tak też dobijał wszystkich, jak to było w bitwie poprzedniej. Żeby po prostu faktycznie oszczędzić was czas, no bo wiem, że też mogłoby być niezbyt ciekawe. Taka powtórna ta sama bitwa. No także co, trzy oddziały poproszę w tym miejscu. Dwa oddziały poproszę gdzieś na flaneczkę. No i lecimy. W tym miejscu mogę już rytwanami zaszarżować. No i co, panowie? Do przodu, do przodu, do przodu. Chwilę pauzy. Ty tutaj idziesz, kolego. Ty na tych gonisz, ty się ustawiasz. No i wam, ja już rozstawiam zmianę trybu. A moje rywany mi ładną robotę zrobiły. Także chwilę możemy przyspieszyć. Podobijajcie o tych miotaczy. Pauza. No i mój dowódca, gdzie jesteś? Aha, jesteś w tym miejscu. No to ja ci dam jeszcze przybicie pancerza. Masz dodatkowo w gratis ode mnie szarże. To już tych niego nie ma co. I rydwanami. Uuu, słuchajcie, widzę, że rydwana nie wycofałem. Chyba się nie zaznaczył wcześniej, jak robiłem nawrót. No niestety. Twoi wojownicy tracą ducha. No niestety, straty będą nieco większe niż w bitwie poprzedniej. No to wygląda. Chwilę pauzy, bo te jednostki, ogólnie też Piotr mówi, żebym ustawił sobie w ustawieniach gry domyślny tryb strażniczy. I to jest fajne, bo wtedy po prostu jednostki nie będą ścigały wroga, nawet kiedy ten już się, wiecie, poddał i tym samym nie rozproszą swojego szyku. Okej, dobijmy teraz. O tych cały czas. Mój dowódca, jak on sobie radzi? A ja sobie nie radzi. Ty, kurde. Ja muszę mu dostać wsparcie, na to wygląda. A wy możecie gonić faktycznie ten oddział. Zajmijcie się kawalerią, a moje rydwany ukochane cały czas niech miażdżą do końca tych oszczepników uciekinierskich. No i widzę, że kolega użył Aristei. Oby tylko mojego gościa nie skasował, bo no obecnie ładnie bije faktycznie, ale zdaje się, że... Uuu, słuchajcie, rozpadł się mój gościu, to ciekawa sytuacja. Oczywiście ciekawa, ale nie dla mnie. Ten rydwan ładnie dobija. Wy sobie chyba poradzicie, tak myślę. Mam taką nadzieję przynajmniej. No i co, uciekniesz? Uciekniesz. Pięknie, myślę, że sobie poradził. Wy teraz zróbcie jeszcze jeden nawet. Albo wiecie co? Weźcie tu kawalerię się wbicie, bo oni już mnie po prostu drażnią. To są, zdaje się, konne łuczniczki. Tak? Tak. No i kurczę, tak jeżdżą, uciekają i tak dalej, i tak dalej. To jest strasznie, cholernie irytujące. Dobra. Wy teraz gońcie tych. O! Kolega zaraz wróci, temu odpala Aristeję, ale mam wrażenie, że troszkę bohaterowie są zbyt, naprawdę zbyt OP. Dobra, tych, zajmij się tymi.
No i co, mogę w tym momencie przyspieszyć. O, wróciłeś, tak? No to weźmy, podobijajmy. O, fajnie, bitwa wygrana. No, strefy są większe, strefy są, myślę, że większe. Wtedy było, pamiętam, 40 chyba 3. A nie, no to nie takie wielkie. Tam o 20 ludzi, może więcej. Straciliśmy, no to pół biedy, słuchajcie, to pół biedy faktycznie. Wygra gadki tutaj. God damn it, no ja nie powtarzę tego, słuchajcie. Już tam pewnie każdy strzał dostaje. No i warto też użyć sobie tej Aristei na sam koniec, żeby po prostu podleczyć naszego bohatera. Tym samym będzie on już na mapie kampanii o wiele bardziej... będzie miał o wiele więcej życia. Ok, dobijmy sobie oczywiście wroga, no właściwie to wroginie, jakkolwiek to brzmi, żeby się koleżanka nie przegrupowała. No i co? Myślę, że teraz udamy się do miasta na turę 2 maksymalnie. No i trzeba będzie zająć się uskutecznieniem tego kolejnego oddziału Amazonek, który jest niżej w prowincji. Okej, już nie dobijajmy więcej, nie ma czasu. Nieznaczne zwycięstwo, no szkoda. Faktycznie wyszło ciut gorzej, ale i tak jest podobny wynik. Najgorsze jest tylko to, że straciłem aż połowę rydwanów. Mam nadzieję, że one się szybko wyleczą. Co jest fajne, to to, że gdy mamy mało liczny oddział, ale są to na przykład epickie, unikalne jednostki, no to one tak samo się liczą w pobieraniu jeńców i leczeniu armii, jak by się leczyło zwykły oddział. Więc załóżmy, taki oddział gigantów można po bitwie całkowicie wyleczyć, podczas gdy oddział regularny składający się gdzieś ze 100 żołnierzy już znacznie wolniej się leczy. To jest, mi się wydaje, że niezbalansowane, bo to powinno być tak jak chociażby w Fateli czy w Romie Dwójce, że proporcjonalnie do ilości żołnierzy w armii tyle można uzyskać tych jednostek, nie? No, łyczek Pepsi, ludziska. Pepsi, moje kochane. Już mi się kończy i myślę, że zrobię sobie jakąś pauzę, żeby kurczę tego Pepsi tyle nie pić, no bo wiadomo, niby prawda bez cukru, ale jednak zdrowe to nie jest, nie? Okej, okay, no i co? My się uzupełnijmy. No, jak mówiłem, zwróćcie uwagę, też w sumie, nie, to widzę, że tak samo mocno ulepsza. Nie ulepsza, tylko uzupełnia. To jest, widzę, też troszkę do znerwienia, podobnie jak to było w Warhammerze, że te jednostki potrzebują, że te jednostki mogą się praktycznie w turę 2 po maksymalnych stratach odnowić. Załóżmy w Attili czy w Romie Dwójce, niekiedy trzeba nawet z 5 tur poczekać, żeby w pełni sobie wyregenerować armię, a tu proszę, dosłownie bardzo szybciutko. No i co, najpewniej wy mnie zaatakujecie, to jest Hippolyta, nie wiem co ona tam ma, możliwe, że ma nieco lepszą armię, ale ja nie będę ryzykował i się podsunę pod miasto. I teraz ulepszmy tego gościa. Już to raz robiłem, ale no niestety, kurczę, blade mi się to nie zapisało. No i co ja wtedy dałem? Chyba dałem to, w Herolda Hermesa, ale tak sobie myślę, kurczę, to będzie, myślę, lepsze, no bo no, ci łucznicy są kluczowi. Niby w tej armii póki co nie ma, ale z czasem też tą armię uzupełnię od nowa. No dobra, tutaj wszystko się robi. Lesbos, dostępna budowa. Ressus. A kto to w ogóle tutaj stoi? Agamemnon, oh shit. Ale mnie nie stać na nic, także odpuśćmy. Tutaj też widzę, że bieda. Biedą piszczy. No i możliwe, że ten odcinek będzie taki naprawdę króciutki, ale... już tam wspominałem w którymś odcinku, że mam teraz taki tydzień bardzo, bardzo ruchliwy. No i niestety mogę się nie wyrabiać. Już wiem, że o wiele lepiej jest sobie, załóżmy, jeden dzień przeznaczyć na nagrywanie na zapas. Co prawda wtedy nie mogę się odnieść do komentarzy i do tego, do ewentualnych sugestii, ale no wtedy nie ma takich numerów, że krótszy odcinek, że czasem odcinka nie ma i tak dalej, i tak dalej. Lepiej jest, myślę, zrobić sobie na zapas, kiedy jestem świadomy tak, że w tygodniu mogą być problemy z czasem. Dobra, już nasi ludzie minęli. O, no i co? Podchodzą, tak? Czy Hektor już miał turę? Chyba miał i widzę, że nie zajął tej osady. No to bardzo, bardzo fajnie się składa. Kyme. Kim wy jesteście? Kyme. Czy ja jestem z wami? Nie, nam się to nie opłaci. Myślę, że odmawiam. Teraz będę chciał Parysem zaatakować tę armię. I z nią... I po prostu podbić sobie ostatnie miasto w tej osadzie. Póki tego Hektor jeszcze nie zrobił. Trzeba wykorzystać. Powódź. OS. Poważnie. Ale nie, aż takie złe. Myślałem, że to jest minus 50% do kosztu wznoszenia budynków. To w ogóle byłaby tragedia. Dobra, ci zniszczeni. Bardzo fajnie. Plądrowanie. Okej.
O, i na nieszczęście widzę, że ja tam w turnie nie dojdę. No, szkoda. I to taka szkoda wielka. Ale dowerbujmy sobie teraz część jednostek, najlepiej takich walczących w zwarciu. Tylko który jest lepszy? Widzę, że no ci mają więcej ataku w zwarciu, ale mniej obrony, ale mają szarże fajne, więc weźmy już tych, co mają troszkę tej szarży. Albo możemy też pomieszać, taką hybrydę zróbmy. A tym gagatkiem litanie grozy, sukces, świetnie. I czy ja mogę w końcu tego cholernego szpiega zwerbować? Mogę, no to bardzo fajnie, bo szpiedzy są, uwierzcie mi, totalnie, totalnie OP. Naprawdę, to jest jak dla mnie niezbalansowane. O, a nie, wrogich, to nie to. Koszty działań. No taki sobie, powiem wam, taki sobie. No to weźmy sobie, myślę, że tego gościa. Złoto kosztuje, ale na szczęście tylko podczas najmu, nie w utrzymaniu. No dobra, bez problemu. No i teraz, należy się zastanowić, co robimy z Amazonkami. To jest, widzę, druga taka sama armia. Zatem można by stoczyć z nimi bój w polu. Oczywiście zmieniając tryb i jeszcze przejrzę statystyki tego bohatera, bo możliwe, że ma nieco lepsze wyposażenie albo ewentualną świtę dostępną. Właśnie, mamy świtę, co prawda jedną, ale zawsze coś tam jest. No i zaatakujmy Amazoneczki. No, ta jest w ogóle armia nieco prostsza, bo nie ma w ogóle konnicy, także rozpoczynamy bez zastanowienia. W tamtej tak było nieciekawie, bo ta konnica strasznie nas tak kajtowała, wiecie, nawrót, wiecie, odwrót, nawrót i tak dalej. A tutaj proszę, możemy rydwanami ładnie na plecy wbić i zdaje się całą armię przeczesać. Myślę, że znajdę jakieś fajne, wąskie miejsce. Na przykład tutaj, chociaż też nie sądzę, że komputer będzie chciał wyjść mi naprzeciw. Myślę, że raczej będzie chciał się u siebie w ciepłym kącie gdzieś tam skitrać. Uczek Pepsi. No, słuchajcie, taka pogoda jest ostatnio, że no tak zimno, naprawdę. Nie sądziłeś, że we wrześniu będzie taka pogoda, że jest no te kilkanaście stopni, ulewa. To jest fajne podczas streamów, bo no jak wiecie, na tym moim poddaszu się cholernie grzałem. No i było naprawdę nieciekawie, ale tutaj proszę, jest tak zimno, to aż się będę musiał jakoś ocieplać herbatką czy czymś takim. No i dobra, rozmieśćmy wojska. Widziałem w ogóle, że Ragnarowi dosyć słabo idzie kampania. Wrzucił dzisiaj dla was to wczoraj odcinek. Jeszcze go nie oglądałem. Myślę, że po dzisiejszym streamie dla was wczorajszym, sorry, że tak mówię, w różnych strefach czasowych, jak to można nazwać, ale tak mi po prostu wygodniej. No i muszę zobaczyć, co tam zrobił, bo miał naprawdę nieciekawą sytuację. No i śmiesznie by było, jakby, nie wiem, jakby przerąbał. Czego mu oczywiście nie życzę, bo Ragnar jest naszym, kurczę, doktorem od Total War'ów. Dobra, wy tutaj. No i co, rozpoczynamy bitwę. Teraz Rydwan. Ustawcie się w tym miejscu. No i ja myślę, że zacznę na nich podejść, czy nie? Chwila. Oni do mnie wychodzą, no to bardzo fajnie. Najpierw jednak bym chciał, żeby nasze armie się styknęły, jakkolwiek to brzmi bez skojarzeń. A później rozpocząłbym zaatakowanie z flanki naszymi rydwanami. Dobra, tutaj rydwany już do przodu, żeby na czas dotarły, bo pamiętajmy, że ci łucznicy to są cholernie mocni. Co prawda nasi tarczownicy no mają te tarcze właśnie dosyć konkretne, ale i tak są bardzo na te strzały podatni. No także co, odsuwamy się. Mogę już was przedstawić tej formacji? Mogę, no to do przodu. Rydwany także. Zmieńcie sobie tryb. Jeszcze nie mogę doczekać tych rydwanów walczących w zwarcie. To w ogóle będzie rzeźnia, bo te obecne nie są aż takie super obiecujące. No i co? W ten sposób do przodu. Ale się gęsto ustawili. To dla rydwanów będzie idealne pole do manewru. No, dawaj. No i też doszedłem do wniosku, że gdy faktycznie mam jakiś gorszy humor, czy wiem, że jakoś mi się nie będzie fajnie nagrywać lub mam mało czasu, to lepiej jest takiego odcinka naprawdę nie nagrać, bo ja wiem, że on wychodzi znacznie gorzej i po prostu no ten komentarz jest na bardzo słabym poziomie, także to jest jedna sprawa, że już będę nieco inaczej podchodził do tego nagrywania, żeby ta jakość była znacznie no, lepsza, jakby nie było. Okej, Rydwany. Prędko na miotaczy, a ty kolego ładnie wbijasz się w plecy. O, jak wleciał, słuchajcie, w nich jak w masełko. No i co, Rydwany, piękną rzeźnię
uskuteczniają. Ja cały czas będę nimi robił, wiecie, wykonywał ruchy. Ty to w ogóle nie walczy. Chwila. Panowie, jak nie walczycie, to poproszę na prawą flankę, bo tutaj niezbyt fajnie wychodzi. Dlaczego ich tak co chwilę ruszam? Dlatego, że komputer czasem po prostu nie wykona rozkazu, kiedy komputer go atakuje i jednak wybierze walkę w zwarciu. Co zdarza się być problematyczne. No dobra, weźmy teraz tych. Uderzajmy. No i ładnie już rozbiliśmy jeden oddział łuczników. O, dwa oddziały ogólne naszymi rydwanami. Tylko żeby na ten nie padł, żeby tak patrzeć, że on HP za dużo nie ma. Ta Hipolita go ładnie trafia. Ty, ale jaja, nie? Że akurat... Co? Co to za snajperka jest, żeby nam tylko ci wojownicy nie padli? Bo będzie nie fajnie. Prawie na tych. Ej, to podobna sytuacja do tego, co kiedyś było Odyseuszem, nie? Że wystrzelałem chyba dwóch dowódców na dystans, bo no, Odyseusz ma ten łuk naprawdę mocny. Ale widzę, że Hipolita to już jest wysoki bardzo poziom tych obrażeń z łuku. To już nie są przelewki, to już nie jest jakakolwiek słaba jednostka podstawowa łucznicza. Jakkolwiek się nie równa do łuczników w garnizonie. Bo co ciekawe, jeśli dowódca frakcji, mi się tak wydaje, że tak to działa, ale no mam tutaj... znaczy nie, tak to chyba nie działa, ale jeśli dowódca frakcji jest łucznikiem, to zdaje się, że te armie w garnizonie też są łucznicze. Przynajmniej ja tak mam w kampanii Odyseuszem, że każdy mój dowódca garnizonu zawsze jest łucznikiem. Ale tutaj w sumie nie, tutaj chyba moi dowódcy są walczący w zwarciu, nie jestem właśnie pewny, jak to do końca wygląda. Dobra, żeście dobili, także jeden oddział proszę tam, a dwa na lewo. Dwa na lewo, jeden w sumie może, ja tam już nie dojdę. Tutaj jeszcze coś tam postaram się skubnąć, ewentualnie nie wyjdzie. No i fajnie, bitwa fajna, bitwa bardzo krótka. No ucieka zwinna. Ile ona ma obrażeń? 682, no to dużo, ale najważniejsza jest ta jej celność. O. Okej. Sobie trzasnąłem hot dogi przed nagrywaniem. Polecam wszystkim serdecznie kupić jakąś pierwszą, lepszą cebulkę prażoną. Najlepiej z jakiegoś ze sklepu, kurczę, nie wiem. Ja nawet w Biedronce kupiłem prażoną cebulkę i wydawałoby się, że będzie to słabej jakości produkt, ale smakowała po prostu idealnie jak typowa, dobra prażona cebulka. Dla przykładu powiem, że kiedyś zamówiłem z internetu taką, nie wiem, jakąś markową i powiem wam, że to był totalny szajs, jakaś w ogóle słona. Nie skomentuję tego. Ale wracając do hot dogów, to powiem taki krótki przepis. Po prostu bułeczka do hot doga amerykańskiego, koniecznie amerykański. I teraz jak doprowadzić taką bułkę, żeby była idealnie po prostu podgrzana, nie? Żeby była jednocześnie upieczona, no bo wiecie, takie surowe pieczywo to też jest takie w środku sypkie, jak to można też nazwać. Po prostu jeśli ktoś zasłucha jakiś opiekacz czy toster, to dosłownie na 20 sekund maksymalnie wpakowujecie taką bułeczkę. No i już wychodzi, no, po prostu idealna. Kiedyś dla testu, znaczy jak pierwszy raz to robiłem, to wiecie, tak czułem się bezpiecznie i wrzuciłem na jakieś 20 minut, a tam patrzę, praktycznie taka już ciemna, twarda, bo już za długo była. Nie, sęk w tym, żeby krótko w opiekaczu taką bułeczkę podgrzać. Następnie polecam serdecznie, według mnie najlepszy sos do hot dogów, jaki jest ogólnie. A mówię oczywiście o sosie arabskim, pikantnym. The Knife. No i no taki deal, po prostu bułeczka do amerykańskiego, na to przed paróweczką jeszcze sos arabski pikantny, na to parówkę, na to znowu sos i na to sypiemy już dowoli ile chcemy tej cebulki, bo daje genialny klimat i jak ktoś jeszcze oczywiście lubi, no to może sobie zawsze wziąć, jakieś ogóreczki, nie? Kurczę, bo nie wiem, którego wziąć. O, ten jest świetny, ale no to jest łucznik, no patrzcie, kurczę, chciałem wziąć fajnego gościa. Ale wiecie, no tego też nie wezmę, bo wcieli jeńców, a ja jeńców lubię wcielać do siebie, to jest fajna sprawa. To mi się ogólnie nie podoba ta motywacja, szczerze. Hera, no Hera chyba nie czy z tego co pamiętam. Nie no, zgówniane bonusy, dosłownie. Takie totalne nie do wytłumaczenia. Nie, myślę, że wezmę naszego Kainausa i tyle. Taki gościu będzie pasował. A ciekawe, czy ten gościu w ogóle zginął. Śmierć! To on zginął faktycznie. Myślę, że został tylko ranny. A tu proszę, taka niespodzianka. No i co, rozbijmy te Amazonki, które uciekły. Nasze uciekinierki. No i mamy co prawda 20 minut odcinka, ale ja myślę, że jeszcze 5 minut pogramy. Maksymalnie jakieś 7 i ja będę kończył.
O, straciłem włączników, szkoda, spokojnie się. No dobra, wstępnie inwazję odparliśmy. Mi się strasznie ta inwazja Amazonek kojarzy do inwazji Hunów z Total War Attili, ponieważ raz, że mają dosyć podobne godło, to dwa, po prostu wiecie, najeżdżają w formie armii łuczników, konnych łuczników i tak dalej, i tak dalej. O, trzymaj walkę w zwarciu, mistrzu. Fajne ma tarczę. Lubię ogólnie bohaterów, którzy mają albo ten krótki mieczyk. To powinien być, zdaje się, kopis, ale on jest taki prosty i bardzo przypomina rzymski gladius. Wiesz, że lubię jak wygląda tak, albo jak ma jeszcze włócznie. No i co, szpiega w turze kolejnej wyśle, ale on zaczyna z poziomem, fajnie. Warto jest zawsze mu dać plus 5% szans na powodzenie wszystkich działań szpiegów. Powinno być tego szpiega, bo to można też odebrać tak, że dla wszystkich agentów po prostu w grze to działa. No i dam też to pracowitego, żeby garnizon jeszcze bardziej obijać. Fajnie. Czy coś chcę ulepszyć? Myślę, że mogę coś w tym miejscu wybudować. Na przykład, no właśnie, ten namiot kamieniarzy, namioty kamieniarzy. A tu z kolei mam fundusze? Nie, nie mam funduszy. No to zakończmy. Jeszcze przejrzyjmy powiadomienia. Dostępna budowa. Łotarz Apolla. Czy mi się chce? Szczerze tak sobie. Nie, nie chce mi się. To jeszcze na zakończenie tury możemy rzucić okiem na następcę Priama. No bo nasza nadwyżka już na takim fajnym poziomie nie jest, tylko przewagą 40. Dominujemy nad bratem. Fajnie byłoby chociaż tą stówę utrzymać, żeby była ta pewność. No bo kto wie, może coś się wydarzyć, że nagle komputer nas dogoni. Ale ciekawe co by się stało, nie? Jakby on wygrał ten pojedynek, czy byśmy po prostu przegrali grę? Jeśli by nas zjednoczył w jedną frakcję wraz ze sobą i z Troją? No to ciekawe naprawdę. Nie, ale muszę przyznać, że ten Hector to ma totalne boosty, bo to niemożliwe, żeby w tyle tur już podbić tyle osad i mieć tyle armii, naprawdę. On ma takie boosty. Anaxibie ponosi porażkę. No szkoda. Następca Priama, no dobra. Zyskuje. O, fajna sprawa. No to już nie fajna sprawa. Cholera. No i co, mamy 16 ludzi w garnizonie. Czy ja tam dojdę moim szpiegiem? Załóżmy od morza. Dojdę. Bo jaki to jest garnizon? Zobaczmy. Garnizon jest całkiem konkretny. A czy ja mógłbym tego gościa uskutecznić? Bo zobaczcie, jaki to będzie miał wkład. To jest ogólnie armia słabiutka, milicjanci z tego co widać, ale proszę, zobaczcie, jak to się uda. O kurczę. Nie, to jest przegięte. No i teraz możemy bez problemu oblegać jeszcze... Aha, myślałem, że jeszcze morale wyszło, ale to nie wyszło. A co tutaj pan Eneasz robi? Kurczę. Na coś ma chrapkę. Na coś nasz mistrz ma chrapkę. No dobra, weźmy ich oblegajmy. Za dwie tury zaczną wymierać. Mogą do nas wyjść naprzeciw, ale myślę, że... Ja i tak bym to zgarnął, chociaż w sumie czy to jest ty, to nie jest wcale słaba armia. Ja poproszę Hektora do pomocy w dyplomacji. Tylko czy on ma z nimi wojnę? Agejscy Pelasgowie. Hektorze, masz? Nie masz z nimi wojny, a to ciekawe. Czyżbyś zawarł z nimi przymierze? Możliwe. Ja ci zaproponuję w każdym razie. Nie chcesz, a do Amazonek? Też nie chcesz. Okej. Okay. A czy macie z kimś jeszcze wojnę? Bo mnie by to interesowało. Nie macie. No to nie wiem, może wy byście mi pomogli i byście chcieli dołączyć z nimi do wojny. Byście mi gdzieś tam co nieco pomogli. Nie chcecie. No to jeszcze spróbuję z Eneaszem zagadać. Może on jako jedyny będzie odważny i nam pomoże. Łączą nas te same cele. No to zobaczymy zaraz, jak zareagujesz. No, nie wiem, czy te same cele, nie wiem. No, ale możemy go wmieszać w konflikt z Amazonkami. No to bardzo fajnie. To się szanuje oczywiście. No i przejrzyjmy ewentualne jakieś pakty, coś mogę z kimś utargować. Mogę, widzę, paktą i agresję. Ateny, o proszę, Ateny. No to słuchajcie, Ateny są daleko, tylko czy mi się właśnie ta mapa kampania jakoś tak dziwnie... Chwila. Ja bym chciał zrobić to tak. O, no i teraz to nieco lepiej wygląda. Zatem, panowie Ateńczycy, ja bym chciał z wami... Dostęp wojskowy. Ja bym chciał z wami umowę wymiany. Czy to przejdzie? Przejdzie, fajnie. Macie od cholery żywności, a ja żywności potrzebuję. Zatem spróbujmy tak z 200, z 400. O, 700? Przejdzie? Wow, no to chyba nawet z 800. Nie, 750.
A, 60. Jeszcze jeden. Jak to się nazywało, ta waluta z Szoguna? Chwila. Jeszcze jeden. O, ja zapomniałem. Ale nawiązuję oczywiście do sytuacji, kiedy Ragnarok w kampanii z Szoguna na Otomo na legendarnym. Aha, Koku, jasne. Ta waluta nazywa się Koku w Szogunie dwójce. Właśnie o tym wspominał. Znaczy wspominał, że tak targało się co do jednego. I teraz podobną sytuację robi w Troi, więc bardzo fajnie. Fajne nawiązanie właśnie do serii Szoguna. No i słuchajcie, ja w tym momencie muszę was niestety pożegnać, bo strasznie mnie goni czas, także odcinek nie był aż tak krótki jak planowałem, ale obiecuję, że kolejny wydłużę i potrwa chociaż o te 10 minut dłużej. Także dzięki serdeczne za uwagę i możecie ocenić film, jakiś tam komentarz, subskrypcję, tak czy siak, do następnego, no hej.